Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w klubie 147 Break Zamieniecka i opowiem Wam o amatorskiej lidze snookera, którą już od kilku lat prowadzę tutaj w klubach 147 Break. Ostatnio zakończyła się 20. edycja tych rozgrywek, a w najważniejszym meczu do czterech wygranych partii, czyli w finale, zagrali Maciej Grzegorz Lesiak oraz Władek Średniawa. Zanim jednak opowiem Wam, co się w tym finale wydarzyło, to wytłumaczę, na czym te rozgrywki polegają. Ten odcinek skierowany jest głównie do osób, które chciałyby zagrać w 21. edycji ligi, do której zapisy już ruszyły. A więc tak, spośród wszystkich zapisanych uczestników na ligę tworzymy jedną grupę, w której każdy musi zagrać z każdym. Są to sparingi, na które uczestnicy mogą umawiać się w dowolnym dla nich terminie. Może to być rano, może to być wieczorem, może to być w klubie na Nowogrodzkiej, ale może to być też i tutaj w klubie na Zamienieckiej. Kwestia dogadania. W meczach tych rozgrywamy cztery frame'y. Każda wygrana partia to jeden punkt do tabeli. Zakładamy, że każdy z uczestników zagra dwa mecze w tygodniu. W przypadku na przykład 20 uczestników, no liga będzie trwać 10 tygodni. Teoretycznie można się do rozgrywek dopisać w dowolnym momencie fazy grupowej, no ale im później się zapiszemy, tym więcej meczów trzeba będzie nadrobić. Na koniec 12 najlepszych zawodników przechodzi do fazy pucharowej. Oprócz odpowiedniej liczby punktów w tabeli trzeba mieć też minimum rozegrane 60% spotkań w fazie grupowej. I to w sumie tyle, nie ma tutaj niczego skomplikowanego. Na koniec ligi za sam udział można dostać pamiątkowy pucharek ze swoim imieniem i nazwiskiem. Najczęściej zadawanym pytaniem przez chętnych jest pytanie o poziom. A więc powiem tak. Raczej nie musicie dużo umieć, wystarczy tylko znać przepisy snookera i mieć chęci na rozwój. Miałem kiedyś uczestnika, który na swoją pierwszą edycję zapisał się z najwyższym swoim breakiem poniżej 20 punktów. Po pierwszych paru meczach tą pierwszą 20 udało mu się wbić. W następnej edycji zrobił 30, a w kolejnej 40 punktów w jednym podejściu. Podczas meczów sparingowych można się wiele nauczyć, a z ewentualnej przegranej możemy zawsze wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski. Czasami bardziej chodzi o spryt, czyli dobre odstawne i na przykład jakieś tam snookery, które ustawimy, niż kwestie wbijania wysokich breaków. Dodatkowo też nie chodzi tylko o wygrywanie. W lidze można poznać mnóstwo wspaniałych osób i świetnie się bawić przy tych 12-stopowych stołach. No dobra, to by było na tyle. Wróćmy teraz do finału 20. edycji. Mecz był długi i bardzo emocjonujący. Partia trzecia przy wyniku 1-1 kończyła się na ostatniej czarnej bili, którą wbił Władek. Maciek po odrobieniu strat dostał szansę na zbliżenie się na frame'a od tytułu, ponieważ partia piąta też kończyła się na ostatniej bili. Maciej spudłował jednak czarną do środka, a tym oto wbiciem Władek ponownie odzyskał prowadzenie. Ciężko po tego typu dwóch partiach zachować spokój, ale dla Maćka nie był to problem. Wygrał dość szybko frame'a szóstego, którym doprowadził do decidera, a w nim mimo sporego fuksa ze strony Władka... To Maciek zdobył więcej punktów i to on zwyciężył w 20. edycji Ligi Snookera w 147 Break. Władek, nie udało Ci się niestety wygrać, ale zagwarantowałeś nam tutaj nie lada emocje. Wynik 3-4 z Twojej perspektywy. Jak Ci się grało? Grało mi się dobrze, chociaż rzeczywiście przez to, że graliśmy bardzo dużo odstawnych, to troszkę się wybiłem z rytmu wbijania. Więc w lidze wcześniej wbijałem troszkę lepiej, troszkę wyższe breaki niż dzisiaj, ale jestem bardzo zadowolony ze swojej postawy, ze swojej gry. Czy zapiszesz się do następnej edycji i polecasz granie? Bardzo chętnie, polecam wszystkim tutaj przygodę ze snookerem w lidze Break 147. Gratulacje. Pewnie w tym finale miałeś parę chwil zwątpienia, jak ci się grało. No, po wygraniu pierwszego wydawało się, że będzie dobrze. Graliśmy defensywnie, ale coś tam wbijaliśmy, a potem nagle, tak jak Władek powiedział, trochę te odstawne nas zgubiły, wybiły w ogóle z jakiego wymiany. Przegrałem dwa frame'y kolejne i no, zrobiło się ciepło. Ale ostatecznie 3-3 sprawiedliwie i wygrał minimalnie lepszy. Tak,
Tak więc jeszcze raz gratulacje dla finalistów. To był na pewno wyjątkowy wieczór dla Maćka i Władka. Grali oni po raz pierwszy w finale Ligi 147 Break. A jeżeli ty chcesz zapisać się do 21. edycji, to link do wydarzenia znajdziesz w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie. Cześć.